Dzisiaj, proszę Państwa, jak mamy 3 czerwca już, prawda, bo maj minął, 2015 roku mamy kultowe filmy o złych wibracjach, tutaj o podzwonnych dla Warszawy, o podzwonnych dla religijnego świata, co ci, proszę Państwa, Arabowie, jak oni podpadli w tych różnych krajach, że jak widzą, słyszą, że Arabowie, to mówią, że po prostu są, że z bombami chodzą, no. Także są niebezpieczni. Potem mówią o tych katolikach, Hindusi, że przecież u was pierwsza wojna światowa wybuchła, druga wojna, czyli Hindusów też nie przekonasz do wiary chrześcijańskiej, bo oni są obrażeni, że skoro tu w Europie najgorsze rzeczy w imieniu Chrystusa, a to przecież nieprawda. Jezus Chrystus powiedział, był neutralny politycznie, że moi uczniowie też będą neutralni, gdyby królestwo moje było z tego świata, stąd słudzy moi walczyliby o to, abym nie był wydany Żydom. Królestwo moje nie jest stąd. Także oni się na Jezusa rzucili, bo wiecie Państwo, przeciwko kapłanom Jezus Chrystus wystąpił ówczesnym pierwszego wieku naszej ery. I nieważne, czy oni mieli sutanny czarne, czy mieli czerwone, bo mówią, że mieli czerwone, no to sytuacja dzisiaj w XXI wieku jest bardzo podobna. Bardzo dużo ludzi jest chciwych, którzy by chcieli mieć. Chcieliby mieć, bo można. Chcieliby być, bo można. I zbierają do schowka jak mareczek. Trzeba, nie trzeba. Mówię, a bo to się może potem przyda. A bo to się może potem przyda. Ja mówię, słuchaj, przyjdzie złodziej w nocy, ukradnie, przyjdzie rdza, zeżre, powódź, zniszczy, ogień strawi. No, także widzicie Państwo, nie można tak łapać po 10 srok za ogon. Przykładem tego, jak byłyśmy dzisiaj z Mareczkiem w kancelarii prawnej, proszę Państwa, na Gałczyńskiego 3, i nawet nic nie musisz płacić. No, sprawa jest i skomplikowana, i nieskomplikowana, że, proszę Państwa, jeżeli mieszkanie jest własnościowe, no ta osoba, która na przykład w tym mieszkaniu jest, może sobie załatwić mieszkanie socjalne. Jeżeli przyjdzie zawiadomienie pocztą, żeby przyjść do sądu, sprawa eksmisyjna, trzeba przyjść i pokazać legitymację osoby niepełnosprawnej. A ponieważ w Polsce osoba niepełnosprawna jest chroniona, także, proszę Państwa, mieszkanie socjalne jest jak na dłoni i nic więcej już nie trzeba. Także, proszę Państwa, buziaczki przesyłamy w siebie haroszą. Żelaju siebierskawa zdrowia, kawkaskawa dolgalecja. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, proszę Państwa. Że nawet w tych systemach świeckich jest dużo dobra, że tak jak apostoł Paweł powiedział, że ponieważ poganie, którzy prawa nie znają, z natury czynią to, co zakon nakazuje. Sami dla siebie są prawem, bo zakon mają w sercu. I teraz Państwo zobaczą, co katolicy zrobili z drugim przekazaniem. Jak Państwo pojadą tam, czy podejdą i Foksal po prawej stronie skręcą do Adwentystów na temat drugiego przekazania, jakbyście porozmawiali, to oni są takimi specjalistami, że katolicy bezczelnie wyrzucili drugie przekazanie, które zakazywało bałwochwalstwa, a dziesiąte dla niepoznaki. Tak jak ten wasz papież w sutannę wskoczył wtedy, kiedy wcześniej mówią, że gaz sarin dostarczał do obozów zagłady, jeszcze wtedy, kiedy tym księdzem nie był, a że potem szatan, Bóg tego świata, pomógł mu zostać papieżem. No, wiecie Państwo, dla mnie papież to nie jest jakimś tym wielkim autorytetem, bo to jest też niedoskonały człowiek zwykły. Nirmala Devi to jest największy autorytet moralny, proszę Państwa. Jak tu w Warszawie na Placu Trzech Krzyży też widziałam, przy Muzeum Narodowym w samym centrum, już w trzech miejscach, plakaty z Nirmalą Devi. Największy autorytet moralny wszechczasów. Było spotkanie z nią w Teatrze Komedia. Przedstawicielstwo z USA tutaj do Polski przyjechało i chór nawet śpiewał na scenie. Piękna, nawet nie można powiedzieć, że impreza, tylko uroczystość. Nie można powiedzieć, że religijna, tylko medytacja. Medytacyjna.
Także proszę Państwa, ludzie świeccy, którzy nawet w Boga nie wierzą, często lepiej postępują jak ci w średniowieczu, którzy palili ludzi, palili Biblię na stosie, niszczą teraz, do śmietnika wyrzucają, mają częsty kontakt ze śmietniczką, na mszach mają pokaz mody i już na ulicach się oglądają za ludźmi, czy dobra to partia na pokaz mody w kościele, na mszy, no bo przecież jak na mszy są, to oni albo ziewają na tej mszy, albo śpią. Po drugie, albo po trzecie, pokaz mody oglądają, także Biblia to i tak tutaj nie interesuje. Biblia nie jest dla Polski, tylko w Ameryce jeszcze prezydent, gdy rękę kładzie na Biblii, no to on docenia to. Także proszę Państwa, Biblia jest dobrą odtrutką dla pazernych, dla chciwych, którzy by chcieli 10 srok złapać za ogon, ale tylko dlatego, że jest taka możliwość. Jak byłam tutaj swego czasu, już dość dawno, 2 lata temu, w Tesco Extra, to moja koleżanka Ruda Monika powiedziała, że mówi, a co to tylko dlatego, że to jest tanie, to ja mam kupować? No bo tam były, proszę Państwa, parówki po złotówce kilo. Była taka promocja. Parówki wieprzowe. Dzisiaj mówimy o tej losze na łańcuchu. Ja mówię, no jeszcze trochę i będę chodziła z lochą na łańcuchu, bo dzisiaj żeśmy do tej prawniczki, no tak troszeczkę wycyganiłyśmy wizytę, bo to za 2-3 dni, a to jutro święto Polska ma katolicka, Polska katolickie święto, no to na 11 dzisiaj się umówiłyśmy, a już przyjęła nas pół do 11, super wizyta. I ona mówi, proszę Państwa, jak ktoś umiera, można mieszkać w mieszkaniu, o ile to jest mieszkanie własnościowe. Pół roku płacić za światło, za gaz, za czynsz i czekać, mając kontakt ze skrzynką pocztową, na sąd. Wyrok o eksmisję, przyjść, pokazać legitymację osoby niepełnosprawnej. Osoba niepełnosprawna jest chroniona tu w Polsce przez prawo świeckie. No, powiedzmy, że i religijne, niech to będzie dla nich plus. I domagać się mieszkania socjalnego. Także widzicie Państwo, prawo świeckie jest bardzo dobre. Nawet można byłoby powiedzieć pogańskie, no ale nie barbarzyńskie. Natomiast niektórzy religianci mają, proszę Państwa, cechy barbarzyńskie. No nawet w radiu mówili, to już od wczoraj trąbią. Mamy to też ponagrywane czasem. Puszczamy Państwu kawałki w naszym radiu. Tok FM Euro Conchita Extra, że na przykład Arabowie to się czują już jako przestępcy. Jako ci, którzy z tymi bombami biegają, prawda? Terroryści! Tak, no to przecież ludzie nawet boją się o tej religii mówić, dotykać tego tematu. No nie chcą po prostu, ale widzicie Państwo, że te inne religie nie odbiegają daleko. Od czego? No od określenia Babilon Wielki, Wielka Nierządnica z Apokalipsy świętego Jana, które te obydwa dwa wyrażenia na jedno wchodzą, prawda? Jest to religia wszechświatowa, wielka religia, która się Bogu nie podobała, która na przestrzeni wieków i tysiącleci miała z królami ziemi flirty religijno-polityczne. Teraz już ci królowie mają tej religii dosyć, bo za dużo problemów, za dużo awantur, palenia ludzi na stosie, palenia Biblii, niesprawiedliwości i ze świeckiego punktu widzenia widać, że no, przepraszam bardzo, jak mówią o tych religiach, że bomby podkładają, no to chyba już więcej argumentów nie trzeba. Także proszę Państwa, że tym religiom już dziękujemy. Tym religiom już dziękujemy. Także proszę Państwa, co przed nami, to przed nami zniszczenie Babilonu Wielkiego. Czyli nierządnica w Apokalipsie. Siedzę jak królowa, żałoby nie zaznałam, wdową nie byłam. Proszę Państwa, nad wodami ziemi siedzi te wody, to ludy, narody, tłumy i języki. I teraz te wody odpływają, proszę Państwa. To się Państwu przypomina tylko historia Babilonu starożytnego, który został zdobyty w 539 roku przed naszą erą. Data absolutnie historyczna. Wody odpłynęły dosłownie, bo z czego się bierze symbol? Z dosłowności. Dosłownie fosa, przecież była woda, odpłynęły. No i wojska medoperskie suchą stopą przeszły, jak Żydzi kiedyś suchą stopą wyszli z Egiptu. Także proszę Państwa, przez morze, które się rozstąpiło. Także w cuda trzeba wierzyć, ale tu i teraz. Także buziaczki przesyłamy, zapraszamy oczywiście do Pisma Świętego, do czytania Biblii, może na jutro, jak macie te święta katolickie, może oni Was nie zakatują za te Biblię.